Cześć, z tej strony Szalona Szynszyla i witam Was w drugim odcinku Asylum Challenge. Więc nie pamiętam dokładnie, na czym skończyłam, ale widzę, że moja simka ma troszeczkę potrzeb. Tak, w poprzednim odcinku zaczęliśmy właśnie spełniać aspiracje geniusza muzycznego. No, jesteśmy w połowie, znaczy w sumie każdy następny krok jest taki troszkę dłuższy. No, ale powiedzmy, że jesteśmy w połowie. No i musimy osiągnąć 6. poziom gry na instrumencie, napisać 4 utwory i zarobić 500 simoleonów na licencjonowanych utworach. A więc najpierw coś zjemy, bo tak na głodniaka. Jesteś w ogóle upieczony? Nie, nie ma. Czekaj, czekaj, ty zabrałeś gitarę? Nie wolno ci zabierać gitary. Przynajmniej chyba tak było w tych ustaleniach. Okej, dobra. To... A, cały czas jest pauza. Dobra, puszczamy. To niech coś zje sobie. Co by zjeść? Jajecznicę. A, do pracy mamy... A, za 2 dni dopiero. Dobra, spoko. No to jak zjesz i się wyśpisz i pogadasz sobie z kimś, to wtedy właśnie pójdziemy i... Ale to brudno. Pójdziemy i sobie poćwiczymy grę na gitarze. Jak widzicie, taką ładną fryzurkę wybrałam. Oczywiście ściągnęłam ją sobie z neta. Okej. Nie jesteś najlepszą kucharką, ale niczego nie spaliłaś, więc w sumie jestem z ciebie dumna. O, spełniliśmy jej zachciankę, tak? To jest zachcianka. Nie pamiętam, rzadko kiedy gram w czwórkę. Co, nie ma miejsca, żebyś zjadł? No, nie ma miejsca. Dobra, zrobimy jej taki dobry uczynek i posprzątamy troszeczkę. Żebym mogła sobie zjeść bez problemu. No. Jeszcze nie. A, nawet się lubią. Dobrze, poprawia jej się trochę towarzystwo, więc jest okej. Niech sobie tutaj z nią rozmawia. A potem położymy ją spać. No, ślicznie najedzona. Tutaj Kevin Spacey sobie też coś jadł. Okej. Dobra, mamy szczęście, bo były łóżka. Co? Pożar? Chwilka, chwilka. A, ja zapomniałam. Muszę sobie zapisać, że był pożar. A, gdzie mam coś do pisania, cokolwiek. Bo za to są punkty ujemne. Nie pamiętam ile, bo schowałam tablet, ale sobie sprawdzę po nagraniu, więc... Okej, zapisujemy, że był pożar. Ale nie wstawaj, chyba że musisz. Och, pięknie. Ale przynajmniej mam odszkodowanie, to idź spać. To też się spaliło. Pięknie. Dobra. A, mamy sporo kasy, troszeczkę zarobiliśmy. Idź spać. Wszyscy są nieswoi przez to. O, jak się ładnie ubrała. A, ona w tym śpi. Zapomniałam, że jej wybrałam do wszystkiego sukienki w sumie. Stwierdziłam, że ona ma być taką trochę jakby stukniętą hrabiną. I po prostu miała się tak ubierać w różne suknie. No i chyba wyszło coś z tego. Dobra. Jak ona śpi, no to robimy cięcie, żeby was nie zanudzić. Okej, dobra, wracamy, bo szynszyla się obudziła. Oho, to mamy problem, trzeba naprawić. Jak właśnie szukałam trochę... co do Asylum Challenge. I pewnie jak szynszyla pójdzie spać, to znowu... O, bo ty się zaraz zlejesz. Tak, bo jak szynszyla pójdzie spać, to sobie zobaczę, ile punktów musi mi być odjętych. No kurde! Prysznic też się popsuł, ale masz szczęście. No dobra, chcę ci się... A co on jest taki na czerwono? A, to pewnie z powodu tego, że on jest kosmitą. No wiecie, Skapaxa. A kosmici Skapaxa może się robią czerwoni z jakiegoś powodu. Może to dlatego, że zbyt długo jest w przebraniu człowieka. Tą jego kosmiczną wersję też zrobiłam tak. Dobra, skorzystaj z kibelka, dopóki masz jeszcze okazję. I spróbujemy naprawić jeszcze... Co ty powiedziałaś?
No, ja wiem, że to jest Simlish, ale to zabrzmiało dość angielsko. No. Teraz jak naprawi prysznic, to będzie mogła się umyć trochę. O, super, i mamy nowy poziom. Nie, nie. No wiesz co, doktor. Akurat teraz musiałeś iść do kibelka, no bez przesady. Czemu jesteś... No teraz jesteś zawstydzona. Dobra. Leć. Ale doktor jest brudny. Ojeju. No okej. Okay. Może będzie przy okazji złotą rączką? Okej, okay, weź prysznic. I trzeba będzie, żeby ona z kimś troszeczkę sobie pogadała. Ojejku, radio też popsuliście. Ja nie mogę, ale te simy są. Dobra, jeszcze odzyskamy sobie części. Jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy mogli uczyć się grać. O! Odkryłaś, że Kevin Space jest kosmitą? Serio? Brawo. Dość sprytna jesteś. A właśnie, ktoś mi zasugerował, żeby zamienić łóżka na takie... takie... Zaraz wam pokażę jakie. Dzisiaj jestem wyjątkowo mało rozmowna chyba. Teraz, gdzie są łóżka? Nie chciało mi się, jak widzicie, wszystkich tych nowych rzeczy odtentegować. Aha, to pewnie jest to łóżko. No tak, tylko musiałabym kodem je odblokować najpierw, bo nikogo nie posłałam do tej pracy, która jest potrzebna do odblokowania. Okej. Okay. Może sobie spróbuj pogadać z doktorem. Fajnie by było, jakbyś się z nim zakolegowała bardziej. Może cię zabierze na TARDIS. To byłoby dość zabawne. Znaczy, to się na pewno pojawi kiedyś w tajemnicach Simów. Ale tak jako ciekawostkę mogę wam pokazać, powiedzieć, że właśnie w The Sims 3 jest simowa wersja TARDIS. Ponieważ są tam takie budki telefoniczne, które służą do podróżowania, tylko że tam niestety z jednej lamy, znaczy właśnie, nie powiedziałem jak się nazywa, nazywają się lamy. I z jednej lamy można po prostu do drugiej się przenieść, więc to jest takie nawiązanie właśnie do doktora Hu. Szczególnie, że lama... Nie, nie będziemy go podrywać. Jeszcze chyba się dla nikogo dobrze nie skończyło podrywanie. A nie, sorry, nie robię. Nie będziemy tego robić. Podrywanie doktora. Chyba im się troszeczkę ta rozmowa nie układa. Tylko nie pamiętam, jakie doktor miał cechy. Chyba był geniuszem, ale też samotnikiem? Nie pamiętam. Mam nadzieję, że to nie będzie za duże nadużycie, jeśli chodzi o grę, że sprawdzę sobie, jak on ma cechy. Gdzie są cechy? Tu są cechy. Tak, jest. A nie, samotnika też mu dałam. Już nie pamiętam, co mu dałam. O, się szybko starzejesz. Dobra, a już... A, spoko, jest okej. Okay. Dobra. Zjedz coś. O matko, już kolacja. Ale ten czas u Simów szybko leci. Ja wiem, że ona cały dzień przespała w sumie. Poszła spać nad ranem. Oj, będzie mi punkt gotowania. Super. No i jedz. Zjedz to. Ojejku. Ja to mam z tobą problemy, dziewczyno. Dobra. Jak już zjesz, komputer też zepsuliście. Wiecie co, ja jeszcze... mamy kasę, mamy, to ja zamienię, bo mam dość tego dźwięku. Co by zrobić? Improwizuj muzycznie. Co ja właśnie muszę zrobić? Aha, muszę później napisać utwory, ale to trzeba mieć chyba wyższy poziom grania. Więc, no, nareszcie. Czemu jesteś spięta? Z powodu tego pożaru wczorajszego? No, powinnaś się cieszyć z tego powodu, że pożar wygasł. No ja przynajmniej bym się cieszyła, jakby u mnie w domu wybuchł nagle pożar. No.
coś ona ma nie po kolei w głowie. No, w sumie jest wariatką, więc musi mieć nie po kolei w głowie. Już jesteś śpiąca? O kurczę, ale jej szybko potrzeby spadają. Ale zaraz będziemy mieli nowy poziom. Wymęczymy ją dzisiaj i tak... Aha, jutro, znaczy już dzisiaj idzie do pracy. Dobra, sprawdźmy, czy ty możesz... O, nie wiedziałam, że są takie interakcje. Aha, fajnie. Jeszcze chyba nie może napisać utworów. Jest chwila, zagraj utwór, ale napisać możesz, czy nie możesz? Nie. Czyli jeszcze chyba. Dobra, poimprowizuj sobie jeszcze odrobinkę. Chociaż ty musisz do roboty iść, ale to za 14 godzin, to jeszcze troszkę. Dobra. Jeszcze sprawdzę. Aha, czyli trzeba kliknąć na instrument muzyczny. Czyli skoro tego jeszcze nie ma, no to najprawdopodobniej po prostu to się pojawi dopiero jak wbijesz szósty level. Ale jak już będzie padała na twarz, to... Oho! No, to ćwicz. Póki możesz. Póki nikt nie wstanie, będziesz ćwiczyć. Nie, żadne krzesło. Żadne krzesło. Idziesz ćwiczyć. Ćwicz, bo od tego zależy twoja wolność. Chyba, że ktoś wstał z łóżka. Jak ktoś wstanie z łóżka, to będziesz mogła wtedy sobie zrobić wolne. Ale tylko wtedy. No jak na razie patrolujemy sytuację i muszę wam powiedzieć, że nikt się nie chce obudzić. Mamy problem. Bo kiedy do pracy? Za 12 godzin? Nie, to jeszcze troszkę. To może ktoś wstanie w tym czasie i pozwoli nam się choć troszeczkę wyspać. Ale te simy są podłe, no. A ty przyszła posłuchać. Ładnie grasz? No, i sikać ci się chce? Pięknie. A ci śpią. Jeny. Harley Quinn wróciła z pracy. Dobra, skorzystaj z toalety, bo zaraz zrobisz pod siebie. To na pewno nie będzie przyjemne. No kurde, wstawajcie. Co to ma być, żeby dla mnie łóżka zabrakło? Aj, wredne simy. O, super. Dobra, śpi. Idź spać. Idź spać, potem zrobisz siku. Dobra. Ha, zajęliśmy łóżko. Bardzo dobrze. No to w takim razie, skoro nasza simka śpi, no to znowu robię cięcie. I przy okazji popatrzę, ile muszę sobie punktów odebrać. Okej, nasza szynszylka już wstała, ponieważ bardzo chce iść do toalety, ale jak widzicie, w łazience jest doktor, który mógłby w końcu sobie pójść. A jak widzicie, troszeczkę zmieniłam im sprzęty, ponieważ mieliśmy sporo simolonów, więc kupiłam im jedno lepsze łóżko. Mam nadzieję, że będzie nam się udawało z niego korzystać. A, to nie jest doktor, to jest Kevin Spacey. A nie, to jest doktor. Tak, to jest doktor, to ty? Chyba tak. Ojku. No idź do tej łazienki. Co z tego, że on się kąpie? W końcu jesteście wariatami. O, szybciej. Jak można się tyle kąpać? No co za szkudnik. Szybciej. No właśnie. No to masz problem, dziewczyno. Bardzo dobrze, że od razu wiesz, że musisz wziąć prysznic. Leć. Mam nadzieję, że ona mi nie umrze z zawstydzenia. A jak już to zrobisz, to idź jeszcze spać. No, ej, miałaś się wykąpać. Czekaj. Laska. A ty spadaj stąd. No nie. Tak, ktoś tu się zesikał. Masz rację, panie Spacey. Idź i się wykąp. I nie gadaj z nim, tylko idź się wykąp. Że teraz rozumiem, czemu ten challenge jest taki trudny. Ty polazłaś się kąpać. No wy chyba sobie ze mnie kpicie. Idź spać. Chociaż się prześpi, ty nie musisz iść do pracy. Pośpij troszeczkę. O, łóżko jest troszeczkę lepsze, bo łagodzi stres i tak dalej. Jak zarobimy więcej simolanów, to wymienimy wszystkie. No i wymienimy jeszcze później prysznic, a w ogóle to wymieniłam jeszcze kibelek, na kibelek o nazwie Kibelek. To tak, żebyście mieli większy ogląd sytuacji.
A tak, poza tym, no to co? No to niedługo do roboty idziemy. Oho, tak, za godzinkę. O, także trzeba pilnować, żeby nam przypadkiem nasza szynszyla nie spóźniła się do pracy. No, o której ty masz tą pracę zacząć? Za minutę, wstawaj. No, wiem. Do roboty nie idziesz? No, co jest? Idź do pracy. Dobrze tam. Jednak taka łazienka to jest kiepska sprawa. Tak się zastanawiam, czy kazać jej pracować ciężko, ale ona chyba jest zbyt źle się czuje. No dobrze, no to do za chwilę. To za chwilę, kiedy nasza szynszyla wróci w końcu z roboty. Mam nadzieję, że w troszeczkę lepszym nastroju, bo powinna się najeść. Nie wiem, czy się będzie kąpać w pracy. Może się jej uda. Także do za chwilę. Okej, jesteśmy z powrotem. Szynszyla wróciła z pracy i no, jeśli chodzi o zmęczenie, to czuję się mniej więcej tak jak ja. No to co? Może spróbujemy troszeczkę poprzytomkać. Nie wiem, jak ona dzisiaj z samopoczuciem. Chyba, że łóżko zajmiemy, bo już tylko jedno jest wolne. No, leć, leć, zajmij łóżko. Brawo! Karolina znów coś zwędziła. Swoją drogą obrotna jest ta nasza Karolina. Jak nasz. O, zajęliśmy doktorowi łóżko. A, z nas sobie jeszcze jedno wolne. Jak. Okej, znowu zepsuliście. No to mamy już troszeczkę więcej kasy. To kupimy lepszy prysznic. I tak ma niezbyt dobrą niezawodność. A! Firka, da się tak? Da się tak. Tak będzie lepiej. Może aż tak szybko nie będą niszczyć. Fajni są ci świrnięci Simowie, bo oni tak mają te takie animacje swoje, tych dziwnych czynności, które wykonują. Dobra, kiedy mamy do pracy? Do pracy mamy za 16 godzin. Okej, a tutaj. No, powolutku. Może coś się uda. No ale dobrze, robię w takim razie znowu cięcie, bo nasza Simka śpi, więc w sumie nic ciekawego się nie dzieje. Okej, myślę, że trzeba obudzić naszą szynszylę, ponieważ ma wolną łazienkę i będzie miała okazję wziąć prysznic i zrobić siku, a potem. No, nie Harley Quinn. O, ja pierdziu, ale mamy pecha. Ale mamy pecha. Bo ona się zaraz znowu zleje w majtki. Co ja zrobię? Kurde, ja to mam pecha. No, leć, leć, szybko, szybko, dopóki. No, szybko! No, co się skarżysz szybko do łazienki, zanim ci zajmą. Hieny! Aś, dzień nerwów przez ciebie najem. I w końcu spadaj, Kevinie Spacey. Wracaj na swoją planetę. A teraz się wykąp, szybko. Okej, dobra. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Jak się najesz, to pograsz sobie na gitarze. Może zjedz śniadanie. Jajecznicę sobie zjedz. Mam nadzieję, że nie wzięłaś znowu gitary. No, nie wzięłaś gitary. Dobrze. Okej. Szybciej. Szybciej, bo ty nigdy nie wypełnisz swojej aspiracji. Zostaniesz staruszką i umrzesz tutaj. To taka moja przepowiednia, jeśli chodzi o twoją przyszłość. A właśnie, zapomniałam zapisać gry. Trochę byłoby kiepsko, gdyby znowu siadł mi komputer w czasie nagrywania. I tak planuję tak około godzinne odcinki, jeśli chodzi o Asylum Challenge, ponieważ myślę, że i tak one są już dość długie, a ja jestem po zajęciach i pewnie słyszycie po mnie, że już padam na twarz. No, on zostawił tutaj niedorobione omlety, tak? Czy naleśniki jakieś? Co ty tam zrobiłeś? Dobra, praca za 7 godzin, także jak zjesz, to jeszcze będziesz miała chwilę, żeby poćwiczyć. Przy okazji podniesie jej się zabawa. Jeśli chodzi o towarzystwo, to towarzystwo rośnie jej w pracy, więc będzie dobrze. Pośpiewaj sobie piosenki. Może się będziesz lepiej bawiła śpiewając piosenki niż robiąc inne rzeczy. Co ty poszłaś do łazienki? No, to jest na pewno świetne miejsce do jedzenia.
Same niefajne masz te. Dobra, jak zrobimy trochę kasy, to im powymieniamy sprzęty na lepsze. Nie ma bata. Cóż się znowu stało? Już? Myłaś się? Piosenka teraz. Ojejku, nie dość, że niesmaczne. Stanie lodówki, brudno i paskudne otoczenie. Nie byłabym najlepsza, jeśli... No, nie. I przez to wszystko... Teraz nie możesz sobie ćwiczyć gry na gitarze, to sobie pograj na kompie troszkę. Możesz grać na kompie? Możesz. Pograj sobie w Tetrisa, czyli w Bleak Block. Tak, mam pytanie, bo z tajemnic Simów na pewno wiecie, że Bleak Block to była gra wzorowana na Tetrisie i że ktoś stworzył Bleak Blocka. Możesz już grać? Możesz. To śpiewaj piosenki. Że ktoś stworzył Bleak Blocka w wersji przeglądarkowej, ja umieściłam... No i ćwiczyć. Ja umieściłam wam link w opisie. I mam takie pytanie, czy ktoś z tego linku skorzystał, czy sobie graliście? I czy skapnęliście się, o co chodzi w Bleak Blocku, bo ja muszę wam powiedzieć, że troszkę grałam. No ja bym tego śpiewaniem nie nazwała. Czemu jest smutna? Ach, bo jest samotna. Może dlatego tak śpiewa kiepsko. Ja wam powiem, że ja już zaczęłam się uczyć kolęd, więc u mnie nie jest źle z gitarą. Rozwijam się. Jak to mówię, jak papier toaletowy. No, całkiem nieźle. Ile jeszcze czasu? Aha, za godzinę. Dobrze. To żeby pójść zainspirowanym do pracy, to ty sobie pobrzdąkaj dla inspiracji. No, to już ci lepiej idzie. Och, to mi nie zaliczyło za ćwiczenie muzyki. No ale teraz może jeszcze w tą godzinkę uda się. A jak coś, to ją troszeczkę później do pracy poślę. Czy powinna iść? No, do tych 100% dorób. Aha, dobra, to leć teraz. No idź do pracy, idź. Nikt tam na ciebie nie będzie czekał. Jaka zadowolona z życia. Kurde, ona wygląda jakby miała usta po botoksie. Nawet tego nie zauważyłam. Dobra, no to skoro Simka idzie do pracy, ustawimy jej tylko, żeby... Aha, musi najpierw sobie pójść. Poszłaś już sobie? Żeby pracowała ciężko i robimy kolejne cięcie. Okej, szynszyla wróciła i jak widzę jest śpiąca. A, to fajniejsze łóżko jest niestety zajęte. To idź śpi na razie na tym gorszym. I tak, jak zarobimy troszkę więcej pieniędzy, no to kupujemy lepsze łóżko. Także w sumie to i tak teraz będzie cięcie, bo ona będzie musiała pójść spać. Także do zobaczenia znowu za chwileczkę. Pa, pa. A nie, jednak nie całkiem pa, pa. Właśnie przed chwilą okazało się, że nasza Karolina, która co chwilę zwędziła coś z pracy i przynosiła do domu, dostała awans i teraz jest złodziejaszkiem, więc dostaliśmy więcej kasy, super, i dostaliśmy gadżety szpiegowskie. Zobaczmy, do czego to służy. A właśnie, przecież dostaliśmy... O, mamy dwa gadżety szpiegowskie, czyżby Harley Quinn też awansowała? Tylko, że chyba nie można, nie wiem, czy z tymi wystrojami można. No nic, ja jeszcze potem, teraz właśnie znowu robię cięcie i poczytam sobie o tych z nastrojami. Także do za chwilkę. Okej, myślę, że już możemy obudzić naszą szynszylę. Ty bierzesz prysznic, czy czyścisz prysznic? O kurczę. Skąd ty się tu wzięłaś? Okej, ty idź weź prysznic. Co to? Drzewo śmieciowe nam urosło, patrzcie. Wow. To pewnie przez to, że ja śmieci tu położyłam. No, bierzesz ten prysznic? No, bierzesz. A, bo ktoś ci wlazł do łazienki. Dobrze. No to teraz coś zjedz w sobie. O, sałatkę owocową. Dbaj trochę o linię. I w takim razie co zrobimy? Pobrzdąkamy dla inspiracji. Po pierwsze, chcemy dobić do tego 6. poziomu w końcu. A po drugie...
Właśnie nie mamy jeszcze zaczętego ćwiczenia muzyki. A to powinniśmy zrobić, żeby... A ty co, jedzenia sobie nie zrobiłaś, czy nie zaczęłaś jeść? Bo to mnie ciekawi niesłychanie. Słuchaj, kochana. Ty weź coś zjedz, to zjedz coś na szybko. Mam płatki zbożowe sobie zjedz, ale musisz coś zjeść. Tak bez śniadania to nieładnie. A, właśnie i sprawdziłam i wyszło na to, że mogę te nagrody kariery sobie ustawiać, więc może żeby było im zabawniej w sypialni, to postawmy im tutaj te nagrody. A tą tutaj. A co mi tam? Będzie okej. Ponieważ tak jak tam było napisane, nagrody z tego, jak to się nazywa. Przepraszam, że jestem dzisiaj zmęczona. Nagrody z pracy są właśnie dozwolone, jeśli chodzi o ustawianie je w naszym azylu. Chociaż w sumie to powinnam na to mówić szpital psychiatryczny, bo azyl to mi się bardziej kojarzy z jakimś miejscem. Znaczy, no niby w sumie szpital psychiatryczny powinien być azylem dla chorych psychicznie, no ale nasz niestety nie jest. Szczególnie, że wygląda naprawdę okropnie. O, mam więcej kasy, no tak. Co, wymienimy jeszcze z jedno łóżko? No, myślę, że tak. Dobra. Nie chce mi się szukać. To było to łóżko. A to jeszcze jedno wymienimy sobie. Zaszalejemy dzisiaj. Jeszcze jedno. W tym ktoś śpi, to tego na razie nie będziemy wymieniać. A poza tym nie chcemy za dużo kasy wydawać, ponieważ... A, wiadomo, co się stanie. Lepiej być bardziej przewidującym. Dobra. A, za 8 godzin dopiero do pracy. No to sobie dobijemy chociaż do tego 6 poziomu na pewno. O, brawo. Jesteś zainspirowana. No to sobie ćwicz. Nie podchodź. Źle kliknęłam. O, zaraz będziemy mieli 6 poziom. Ciekawe, czy już wtedy można pisać piosenki. Jeżeli coś pokręciłam, jednak inaczej się pisze piosenki, może tu jest napisane, że przez kliknięcie na instrument. Dalej nie? To jak się pisze utwory? Wiecie co, ja sobie aż sprawdzę, bo jestem niesamowicie ciekawa. Zobaczmy. Okej. I. Sims 4 pisa. Nie piosenek. O, super. Kurczę. Okazuje się, że piosenki można pisać dopiero na 8 poziomie, więc musimy ćwiczyć dalej. Przy czym to jest trochę głupie, no bo przecież jak tutaj jest 4 utwory. No nie, znowu pożar. Dobra. Kolejny minus 20. Mam nadzieję, że nikt nie zginie. Zapisujemy sobie minus 20. 2 pożary. Także dzisiejszy odcinek jest świetny. No ale widzę, że doktor i kto to był? Karolina. Dali sobie radę. Dobrze. No to... Ćwicz dalej. Uciekasz? Wszyscy uciekliście z domu? No leć szybciej. Wiem, że jesteś samotna i w ogóle, bo z nikim nie gadasz. No i właśnie dobrze, że trochę kasy sobie zatrzymaliśmy, bo jednak nam się przyda kuchenka. Czasami trzeba coś zjeść. Tylko, że to trochę dupa, no bo jak będę musiała czekać aż do 8 levelu, jeśli chodzi o granie, dopiero wtedy będę musiała jeszcze napisać 4 utwory i dopiero wtedy no to ten kamień milowy, no to naprawdę bardzo długo będzie trwał. Dobra, zobaczmy, co jest ostatnim. 10 poziom umiejętności, 75 godzin grając na instrumencie i mentoruj innym w muzyce przez 3 godziny. A, to jeszcze będziemy się jakoś namówić, żeby się uczył. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Kiedy masz do pracy? Za 4 godziny. No, to jeszcze chwileczkę. Dasz radę? Nie, może zanim cokolwiek to... Jest kibelek wolny? No, oczywiście kibelek jest zapchany. Jak żeby inaczej. Odetkaj i coś zjedz. I wracaj do grania. Żeby zostać w czymś
czymś mistrzem, trzeba nad tym dużo pracować. Tak jest nawet wśród Simów, także wiecie, pierwsze niepowodzenia, nie wolno się poddawać. Tak, kto to mówi? No, wiem, że kibelek jest brudny, ale musisz jednak, przykro mi. Potem sobie zjesz obiadek. Makaron z serem. A może tost z serem. Tost z serem jest tańszy. Nie gadaj z Kevinem Spacey, bo on cię jeszcze wkurzy. Jesteś bardzo nieswoja, to i na gitarze nie będziesz mogła grać. No, dobrze ci idzie. Jesteś świetna w robieniu tostów. No, no co robi? Opowiada sobie historię? A właśnie, muszę zobaczyć te interakcje. A co tu jeszcze? Aha, utwórz grupę. No tak. Niewiele gram z dodatkiem. Dobra, spoko. A ile... O, niewiele nam do awansu brakuje. Może akurat następnym razem, teraz jak pójdziemy do pracy, może akurat nam się uda zdobyć awans. To by było fajne. Jeszcze nie. No jedz, nie bądź taka. Dobra. No, proszę, proszę. A właśnie, za każdy poziom umiejętności, który zdobędą inni Simowie, to ja dostanę punkty, więc ja się bardzo cieszę, jak oni... A czy oczywiście, o ile będą żywi. Bo jak nie będą żywi, no to niestety te punkty nie... A, dobra. Idź do pracy. Szybciutko. No, szybciutko, do pracy. Do pracy. No. No, nareszcie. Poszła. Okej. No to ja robię teraz cięcie i jeżeli dostaniemy awans, to będzie... To wam pokażę ten awans. A jeżeli nie, to wrócimy dopiero, kiedy nasza simka się wyśpi. Także do zobaczenia. No, cześć, to znowu ja i tak sobie pomyślałam, nam tak pięknie obumarły te drzewka śmieciowe, żeby je tak postawić tutaj, przy wejściu, żeby było widać, że to nie jest normalne miejsce. A, tak w ogóle, no to nasza szynszylka dostała awans, tylko że schowało mi się. A nie, nie dostała awansu, kurczę, przez chwilę mi się wyświetliło, a, wyświetliło mi się, że wróciła z pracy. Dobra, jest jeszcze jedno wolne łóżko, idź spać, idź szybko. Bo ci zajmie. Chyba, że ci kupię lepsze łóżko po prostu. No już zajęte. Super. Po prostu jej kupię lepsze łóżko. Co mi tam? Stać nas. Także śpi sobie. No i do zobaczenia za chwilkę. Nasza szynszyla się obudziła, bo strasznie chce jej się wziąć prysznic. Tylko, że mogłaby się ogarnąć, bo w łazience są dwie osoby. Trudno, przecież nie czujesz swojego zapachu, jak śpisz, no. Bez przesady. Okej, a jak nam się jutrzejszy dzień szykuje? No i tak smętnie musimy do tego 8 levelu dobić, jeśli chodzi o granie na gitarze. Także będzie trzeba dużo ćwiczyć. No i ja będę już powoli kończył odcinek, bo ja się zbliżam do 50 minut, a że mi się wszystko nagrywa w AVI, no to tak troszeczkę bardzo dużo miejsca mi to zajmuje. Także boję się, że jak będę nagrywała dłużej niż godzinę, to będzie tyle gigabajtów, że po prostu nie będę miała znowu miejsca na dysku i znowu mi przerwie nagrywanie w połowie. Także chyba już się z wami pożegnam. Wybaczcie, że ten odcinek był tak marny, ale po prostu... Mam podobne samopoczucie do mojej simki. To znaczy, ja przynajmniej się umyłam, ale jeśli chodzi na przykład o to, jak ona była zmęczona chwilami, no to ja mam to samo teraz. No, a jeszcze trzeba się pouczyć troszeczkę. Także was żegnam i wybaczcie, że ten odcinek był tak marny. Pewnie to nawet słyszycie po moim głosie. Także ja sobie zapisuję. I trzymajcie kciuki, żeby następne odcinki mi wyszły lepiej, żebym chociaż nie miała takich przystojów myślowych, bo mi ciężko idzie myślenie nawet dzisiaj. Także do zobaczenia w następnym odcinku i pa pa. I mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Cześć!